Ej, ale serio, Mazda zrobiła zupełnie nowy model i wsadziła do niego diesla? No tak, a co? No bo dziś to się robi hybrydy, a najlepiej pełne elektryki. A kupiłbyś elektryczne CX-60? Nie. A kupiłbyś CX-60, które ma 3-litrowego, 6-cylindrowego diesla i pali 6 litrów? Tak. To co się głupio pytasz? Ta, głupio od razu. Jedź. Cześć wszystkim, witam z zakierownicy wysokoprężnej Mazdy CX-60, czyli samochodu, w sprawie którego dostałem od Was 1256 zapytań, z których 1255 brzmiało, kiedy test, a jedno, ile dostajesz od Mazdy za reklamę tych samochodów. No i właśnie tu jest problem, bo nic nie dostaję, także Mazda, ogarnijcie się. Tym bardziej, że są tacy, którzy chcą, żebym miał na przykład na paliwo do takiego samochodu i wspierają mój kanał. A ja w zamian za to mogę pokazać Wam, co możecie, a wręcz co powinniście zrobić przy zakupie nowego, ale używanego samochodu. A powinniście wejść na stronę carvertical.com, aby przekonać się, czy Wasz potencjalny zakup jakiś czas temu nie wyglądał tak. Sprawdzicie, ile mogła kosztować taka naprawa. Albo czy jakiś lepszy cwaniak nie bawił się przebiegiem tego samochodu. Potwierdzicie specyfikację. Sprawdzicie historię sprzedaży i rejestracji i wiele innych rzeczy i pamiętajcie, że z kodem AUTOMOTO macie 20% zniżki. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Okej, do testu dostałem mocniejszego diesla, a co to w ogóle znaczy? Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu 6-cylindrowy silnik diesla o pojemności 3,3 litra. Dysponuje on mocą 254 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 550 Nm. Samochód w tej specyfikacji rozpędzi się do 219 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,4 sekundy. To są podstawowe dane i jeśli myślicie, że sprawdzimy teraz, co tam słychać z tyłu samochodu, to dobrze myślicie, otwieramy bagażnik. A znajdziemy w nim przestrzeń o pojemności 570 litrów, powiększaną maksymalnie do litrów 1726. Dobra, i z tyłu zostaje nam kanapa. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu, no i myślę, że nie jest zaskoczeniem, że mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Nie stukam kolanami o fotel kierowcy, bez problemu zmieszczę pod niego swoje stopy, także jest super. No i nad głową, wiadomo, to jest wysoki samochód, także tutaj zdecydowana większość z nas nie powinna mieć żadnego problemu. Dobra, to tył mamy załatwiony. Ja też powiem, że nie będę tego testu jakoś bardzo rozwlekał i skupiał się na każdym aspekcie, bo CX-60 była już u mnie na testach, ale nie z dieslem. No ale może ktoś nie widział, więc takie podstawowe rzeczy przypomnę. No to podstawową rzeczą jest na pewno miejsce pracy kierowcy, także przeskakujemy do przodu. A tutaj jak to w Mazdzie, czyli zdecydowanie bardzo dobrze, bardzo elegancko. Mamy świetne materiały i to jest coś, za co ja cenię Mazdę, bo często jest tak, że im większy samochód, czyli właśnie SUV, to te materiały, nie mówię o klasie premium, to te materiały są często gorsze, albo może nie materiały gorsze, gorzej to wygląda. Jest po prostu więcej przestrzeni zagospodarowania i z tym designem bywa różnie, a tu jest naprawdę ok. Bardzo cenię Mazdę za to, że została przy przyciskach, a nie żadnych dotykowych jakichś badziewiach tutaj w ekranie, zaraz o nim powiem. Trochę przekombinowali moim zdaniem przy przyciskach od zwiększania i zmniejszania temperatury. Może nie to, że przekombinowali. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Bo na przykład ja cały czas robię tak, że jak chcę zrobić cieplej, to chcę to złapać od dołu i wziąć do góry. A jeden przycisk do zmniejszania temperatury i do zwiększania naciska się po prostu do dołu. Trzeba to po prostu przycisnąć, więc... Ale to kwestia przyzwyczajenia. Natomiast nie rozwlekając, wszystkie aspekty klimatyzacji obsługujemy przyciskami i to jest super. No i przejdźmy wyżej, czyli multimedia. To wszystko jest teraz niedotykowe. Ja z tym nic nie zrobię, obsługujemy to, jak to w nowych Mazdach, pokrętłem. Taki trochę system, powiedzmy, z BMW. To jest coś, czego bardzo wiele osób się boi na początku. Na przykład nie jeździli Mazdami, przychodzą na jazdę testową i kompletnie nie wiedzą, jak to obsługiwać. I ja po raz setny mówię, przyzwyczajcie się do tego, nie wiem, czy po 4 dniach, czy po 4 tygodniach, ale przyzwyczajcie się. Myślę, że szybko, bardziej po tych 4 dniach stanie się to dla Was naturalne i to jest bardzo wygodne. Natomiast ważna rzecz jest taka, że ten ekran, który tak jak powiedziałem, nie jest teraz dotykowy, jak sparowałem z Android Auto bezprzewodowo, to już dotykowy się staje. I to jest dobre, bo na przykład obsługiwanie, nie wiem, mapy googlowskiej przy pomocy tego nie byłoby najwygodniejsze. Na szczęście on jest w miarę blisko, więc bez problemu obsłużymy sobie go po prostu palcem. Bardzo fajne rozwiązanie. I też dodam, bo to bywa różnie.
Przynajmniej mój telefon z tym systemem działa tak. Wszystko paruje się bez problemu, od razu jak tylko wsiądę do samochodu. Działa świetnie, nic nie zrywa. Mówię, to bywa różnie, więc wolę wspomnieć. Słowo na temat foteli. Nie chcę wypowiadać się tak definitywnie, bo nie byłem tym samochodem w trasie, w takiej wielogodzinnej trasie, bo po prostu mam go trochę na krócej. Ten tydzień jest w ogóle szalony, bo mam chyba 4 samochody, więc też może to jest dobry moment, żeby Wam zaznaczyć. Chciałbym robić trochę więcej testów, ale nie wszystkie testy mogę nagrywać z Grześkiem i z Michałem, więc mogę mieć mniej nagrań z zewnątrz. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzało, bo niektóre testy po prostu może wizualnie będą trochę gorsze, ale mam nadzieję, że będzie ok. Tak się przynajmniej będę starał. No ale nie jadąc tą wielogodzinną trasę, to te fotele są naprawdę spoko. Nie mają zbyt dużego podparcia bocznego i nie są jakoś mocno wyprofilowane, ale myślę, że dla klientów tego samochodu to nawet może być plus, bo po prostu nie będziecie ściśnięci. Od tego samochodu oczekujemy wygody i tak tutaj jest. Jest oczywiście grzanie, wentylacja, ale wspominam o tym grzaniu bardziej odnośnie kierownicy, bo może ktoś nie wie. Ona jest grzana w miejscu, gdzie ją przynajmniej powinniśmy trzymać, a nie po całości. No i dobra, może jeszcze ostatnia rzecz odnośnie wnętrza. Nie mam tutaj piano black, mam takie coś, wzorek. Nie wiem, co to jest i nie wiem, czy to jest ładne, ale na pewno nie będzie się tak jak piano black rysowało. Ale dobra, przechodzimy do jazdy, bo w końcu siedzę w samochodzie. No i do tego diesla. Z ważnych rzeczy, tak jak powiedziałem, to jest ten mocniejszy wariant. Mamy tu napęd na 4 koła i 8-biegową skrzynię automatyczną. Odnośnie skrzyni, ona jest zdecydowanie lepsza niż te 6-biegowe automatyczne skrzynie z Mazdy. Dużo mniej się gubi. Powiem tak, ona po prostu tutaj nie przeszkadza. I to jest bardzo ważne w przypadku skrzyni automatycznej. Napęd na 4 koła sprawuje się no tak, jak to w takim samochodzie. Nie ma teraz śniegu, nie byłem na jakimś piasku, więc też nie chcę w to wnikać, ale to nie jest samochód do jeżdżenia po plaży, więc 4x4 zdecydowanie się przydaje. Warto to zawsze mieć. Ja to zawsze podkreślam. Nawet jak ma się przydać raz w roku, to warto to mieć. No i też jeździć z napędem na tył w tym samochodzie przy dużym momencie obrotowym może być różnie, więc ja na pewno wolałbym wariant z napędem na 4 koła. Natomiast już co do samych wrażeń z jazdy. Na papierze nie wygląda to może jakoś bardzo szałowo. A jak wsiadłem do tego samochodu, ruszyłem, nacisnąłem gaz, to mówię, czym ja jadę? Mazda? Na pewno? Coś pomyliłem. Chodzi o dźwięk. Potem pomyślałem, dobra, na pewno coś jest dogrywane z głośników, ale starałem się słuchać, otwierać okno i tak dalej. Wygląda na to, że to jest dźwięk silnika. Oczywiście, tutaj mamy 6 garów i to się po prostu bierze z tego i mamy ponad 3 litry, a człowiek jest przyzwyczajony do jeżdżenia raczej z 1,5. Do tego, jak ktoś jeździł dużo Mazdami, a ja jeździłem dużo Mazdami, to nie jest przyzwyczajony, że mamy tutaj turbo. To jest dziwne i to jest zarąbiste. Ja uwielbiam diesle, a najeździłem się naprawdę dużo wolno sącymi jednostkami w Mazdach i je uwielbiam, ale dostać coś innego, dostać turbo w tym samochodzie, bajka. I tak jak mówię, ten silnik przy każdym przyspieszaniu brzmi przefantastycznie. Bardzo mi tego brakuje dzisiaj w motoryzacji i no zresztą zobaczcie, do czego doszło. Jaram się dźwiękiem, jadąc dieslem. No takie mamy czasy. W ogóle, że mam dźwięk, a nie samochód elektryczny. No ale zacząłem o tym przyspieszaniu. Mamy tutaj napęd na 4 koła, mamy automat, a to czasem potrafi odebrać trochę wigoru. A w tym samochodzie przyspieszanie, czy to od 50, czy od 100, to jest naprawdę sama przyjemność. Czemu moment obrotowy? Wiecie, jak to działa w dieslach? Ponad 500 N w zupełności tutaj wystarczy. Jak to się przekłada na spalanie? Bo to jest pewnie najciekawsze. Ja jeżdżąc po mieście, jeżdżąc po Warszawie, z reguły mam spalanie koło 8 litrów, ja tego samochodu kompletnie nie oszczędzam. Max, jaki tutaj mi wyszedł, to było 9, ale to jest takie jeżdżenie, cały czas korki, krótkie dystanse, czasami gdzieś tam stoję, coś sobie nagrywam. Minimalnie spalałem trochę powyżej 7. Zobaczcie, jakim autem jadę. Natomiast wyjeżdżając za miasto i takie prędkości, powiedzmy, gdzieś tam do 90, no to ja spalałem koło 5 w tak dużym aucie. Trochę gorzej oczywiście było na tych szybszych trasach, ale podkreślam, nie bierzcie tego za jakiś miernik czy jakiś wyznacznik, bo nie byłem w takiej bardzo długiej trasie, nie miałem po prostu kiedy. Ale to, co sobie sprawdziłem gdzieś na szybszych drogach w okolicy Warszawy, to przy 120 miałem coś w okolicy 7, a przy 140 w okolicy 8. Ale tak jak mówię, to są takie wrażenia nie z bardzo długiej trasy, a tak powinno się sprawdzić spalanie w dieslu. Żeby to wszystko się ustabilizowało, pojechać te kilkaset kilometrów, no niestety nie dałem tym razem rady. Na pewno muszę jeszcze wrócić na chwilę odnośnie dźwięku, bo kwestia wyciszenia. Ten samochód wyciszony jest dobrze, ale każde przyspieszanie, no to będzie mocno słychać ten silnik. I teraz tak, dla mnie to jest mega zaleta. Uwielbiam słuchać tego dźwięku, tego rozpędzającego się sześciocylindrowca.
jak ktoś, że tak powiem, nie jest aż takim fanem motoryzacji i chce mieć totalną ciszę, to będzie ją miał, ale nie w momentach, gdy będzie jechać dynamicznie. Wtedy po prostu słychać silnik. Co ja uwielbiam. Jeszcze jedna rzecz, bo może komuś spodobał się ten samochód, a nie zna Mazdy. Zawieszenie. Zdecydowanie musicie o tym wiedzieć, chociaż, tak jak mówiłem 650 razy, zdecydowanie musicie to sprawdzić na sobie, nie na mnie. Ja zawieszenia Mazdy uwielbiam, bo ja lubię sztywne zawieszenia. Ten samochód ma być komfortowy i on jest komfortowy, ale wszystkie dziury, jakieś poprzeczne nierówności, szczególnie takie krótsze, gdzieś tam progi zwalniające, będzie to słychać i będzie to czuć, bo to zawieszenie jest nastawione raczej sztywno. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo można by było powiedzieć, że ono łączy komfort z prowadzeniem, ale to jest moje zdanie. Wasze może być zupełnie inne. Ten samochód może na przykład okazać się dla Was za twardy, bo wolicie bardzo komfortowe, takie płynące zawieszenia. I okej, to jest każdego prawo, każdego wybór, dlatego zwracam na to uwagę. To zawieszenie jest raczej sztywne. I też czemu? Jeśli mamy zawieszenie miękkie, to to jest zawsze kosztem prowadzenia. Jak mamy sztywne, no to zawsze kosztem komfortu. Tu jest, że tak powiem, pół na pół, ale podkreślam, to jest moje zdanie, sprawdźcie to na sobie. A, i bym zapomniał, a nie mogę o tym zapominać, dopóki tego nie zmienią. Auto hold. Mazda. Czemu ja to muszę włączać za każdym razem, jak uruchomię silnik? Mówiłem już o tym, hashtag Mazda ogarnij auto hold. Ja bym chciał to włączyć raz i niech to działa do momentu, dopóki tego nie wyłączę. Zmieńcie to, please. A, no i ten samochód jest mega zwrotny. Oczywiście bierzemy pod uwagę jego wymiary, ale zawracanie czy manewrowanie w mieście nie stanowi kompletnie żadnego problemu. Duży szacun za to. No i koronna konkurencja Mazdy, czyli system audio Bose, czy też dla innych Bose. Co prawda jest tutaj zaskakująco mało ustawień, ale są te najważniejsze i po dostosowaniu tego systemu do siebie, powiem tak, żeby nie przedłużać, bo mówiłem to 100 razy. Ja chodzę pojeździć tym samochodem, żeby posłuchać muzyki. I chyba wszystko jasne. No i na koniec, prawie na koniec, przed ceną. Wygląd. To, co mi się podoba w tym samochodzie, to mógłbym powiedzieć cały ten samochód, ale to, że to jest Mazda, widać nawet z daleka, że to jest Mazda, ale też widać z daleka, że to nie jest CX-5. Przynajmniej to jest moja opinia. Dzisiaj samochody są często identyczne, tylko po prostu coraz większe. Tutaj jest zachowany charakter Mazdy, ale też jest taka doza indywidualności. I to mi się bardzo podoba. No ale czy podoba mi się też cena? I przede wszystkim, czy Wam się spodoba? Sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Najnowszy cennik Mazdy CX-60 z dieslem pod maską otwiera kwota 224 900 zł za słabszą 200-konną wersję, natomiast prezentowana dziś mocniejsza 254-konna to minimum 254 900 zł. Przykładowo, dobrze wyposażona wersja Homura to 281 800 zł. No i należy też wspomnieć, że słabsza 200-konna wersja występuje tylko z napędem na tył, a mocniejsza tylko z napędem na 4 koła. No i okej, ja się staram tych cen już za bardzo nie komentować, bo w każdym teście mówiłem, że jest za drogo. Czy testowałem Fabię, czy Mercedesa, to było mi zawsze dwa razy za drogo, więc nie chcę się do tego odnosić, bo ja cały czas nie do końca mogę się do tego przyzwyczaić. Wszystko rozumiem, inflacja i tak dalej, ale trochę nie mogę. Natomiast jeśli porównacie sobie ten samochód do wielkościowo i wyposażeniowo zbliżonych samochodów i pamiętajcie, minimum 3 litry i 6 garów, no to okazuje się, że to jest samochód bardzo atrakcyjny cenowo. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. No a jeśli podoba Wam się ta cena, albo Wam się nie podoba i chcecie o tym komuś powiedzieć, to zapraszam na Ursynów do dealera Mazda Bołtowicz, od którego mam ten samochód. Chłopaki zajmą się Wami, dadzą Wam ten samochód do jazdy. Jak będzie trzeba, to pojadą z Wami i na autostradę, i na ekspresówkę, żebyście sobie wszystko sprawdzili. Nawet podobno mają nowy ekspres, więc może Was kawą poczęstują. Zdecydowanie polecam. Warszawa, Ursynów, ulica Rosoła, Mazda Bołtowicz. No i dzięki za auto. No i zanim się rozejdziemy, a w zasadzie zanim przełączycie YouTube'a na jakieś dziwne filmy, to przypomnę, że ten samochód ma 6 lat gwarancji, ograniczone przebiegiem 150 tysięcy km, także bardzo fajna rzecz. I dajcie znać, co sądzicie o Mazdzie CX-60, czy takim samochodem jeździliście, czy jesteście nim zainteresowani, a może takie auto macie. To tym bardziej podzielcie się z nami takimi praktycznymi wrażeniami, bo te są zawsze najcenniejsze.
Czekam na Wasze komentarze, pogadajmy sobie pod filmem. No i jak zawsze poproszę o odrobinę wsparcia. Jak się ten film podobał, to łapa do góry. Jak się nie podobał, to do dołu. Tak działa YouTube, wiemy o tym wszyscy, to mi naprawdę bardzo pomaga. I jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, bo co, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!